Pomnóżmy 40 razy 70. 40 razy i tu występuje liczba 70. Czyli w sumie możemy te 70 wszystkie wypisać 40 razy, a potem je dodać, ale to będzie wymagało mnóstwa pracy. Musi być jakiś szybszy sposób. Inny sposób jest taki, że wykonujemy mnożenie, ale najpierw rozbijamy te liczby na mniejsze. 40 i 70. Rozkładamy je w jakiś sposób na kawałki i otrzymujemy liczby, które łatwiej będzie mnożyć. Dla mnie mnożenie razy 10 jest najłatwiejsze, bo można wtedy dopisać 0 na końcu. W takim razie rozbijemy 40 i zamiast 40 zapiszemy 4 razy 10. 4 razy 10 i 40 są równoważne, oznaczają to samo, dlatego możemy zamienić 40 na 4 razy 10. Dla 70 wykonamy dokładnie taką samą operację i rozbijemy 70 na 7 razy 10. W takim razie te dwa wyrażenia 40 razy 70 i 4 razy 10 razy 7 razy 10 oznaczają to samo. Są równoważne, dają ten sam wynik. Ale dla mnie to drugie wyrażenie jest prostsze w obliczeniach. Przez te dziesiątki. Dlatego rozwiążemy to drugie, pamiętając, że otrzymamy ten sam wynik, który otrzymalibyśmy obliczając to pierwsze wyrażenie. Co tu możemy zrobić? Możemy zmienić kolejność tych liczb i tak je zapisać, żeby znowu obliczanie stało się prostsze. W przypadku mnożenia kolejność nie ma znaczenia. Jeżeli na przykład mamy mnożenie 5 razy 2, to będzie to to samo co 2 razy 5. W obydwu przypadkach wynik to 10. Zarówno 5 dwójek, jak i dwie piątki to 10. Możemy zmieniać kolejność mnożonych liczb bez zmiany wyniku mnożenia. W takim razie jeszcze raz zmienimy trochę nasze wyrażenie, ale znowu tak, żeby nie zmieniać wyniku. Zapiszmy najpierw liczby jednocyfrowe 4 razy 7, a potem liczby dwucyfrowe dziesiątki razy 10 i drugi raz razy 10. Zapisaliśmy wszystkie czynniki, wszystkie liczby występujące w tym wyrażeniu tylko w innej kolejności. No i teraz po kolei to obliczymy. 4 razy 7 to 28. Dalej mamy razy 10 i jeszcze raz razy 10. Schemat mnożenia razy 10, który już znamy, kiedy mnożymy liczby całkowite razy 10, 28 to liczba całkowita, jest taki, że dopisujemy do mnożonej liczby 0. 0 oznaczające dziesiątki, jak to występujące w liczbie 10, bo 28 razy 10 to 28 dziesiątek, albo inaczej 280. Wymnożyliśmy 28 razy 10 i mnożymy jeszcze raz razy 10, czyli dopisujemy jeszcze jedno 0. Mnożenie razy 10 można zrealizować dopisując 0, czyli jeżeli dwukrotnie mnożymy razy 10, to dwukrotnie dopisujemy 0 czyli 28 razy 10 razy 10 to 2800. A to oznacza, że nasze pierwotne wyrażenie 40 razy 70 również równe jest 28 setek, czyli 2800. Rozwiążmy jeszcze jedno zadanie z podobnym mnożeniem. Pomnóżmy na przykład 90 razy 30 90 razy 30. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to rozbicie tych liczb. Tak, żebyśmy mieli dziesiątki bo dziesiątki są łatwiejsze do mnożenia niż liczby takie jak 90 i 30. Zamiast 90 zapiszemy 9 razy 10 i zamiast 30 zapiszemy 3 razy 10. Obydwa wyrażenia są równoważne. Po prostu zapisaliśmy je w inny sposób. Teraz zmieńmy kolejność tych liczb, tak, żeby najpierw były liczby jednocyfrowe, czyli 9 razy 3. I teraz pozostałe liczby czyli razy 10 i razy 10. Musimy przepisać wszystkie liczby. Możemy zmienić tylko ich kolejność. Mamy dziewiątkę, tutaj trójkę, pierwszą dziesiątkę i drugą dziesiątkę. No i możemy mnożyć. 9 razy 3 to 27. 27 razy 10 to 27 dziesiątek, albo inaczej 270 z dopisanym zerem na końcu. 270 razy 10 to 270 dziesiątek. Albo inaczej 2700 z dopisanym zerem na końcu. Wracając do pierwotnego wyrażenia, 90 razy 30 równe jest 2700.